Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w 15 odcinku z serii The Sims 4 Porodówka. I na początku chciałabym Was zaprosić do subskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to będzie mi bardzo miło. Jeśli zostawicie suba i łapeczkę w górę, bo dla Was to jest taka najprostsza forma do wspierania mojego kanału, a dla mnie to ma ogromne znaczenie. Także zapraszam i z góry dziękuję. A teraz lecimy z odcinkiem. I dzisiaj para, o której mi już kilkukrotnie pisaliście, czyli Lexy oraz Marcin Dubiel. I na końcu pokażę Wam właśnie skąd pobrałam tych simów, ponieważ nie są to moi simowie, tylko są to simowie pobrani z galerii. No i dzisiaj będziemy robić im dzieci, będziemy sprawdzać, jakby wyglądało ich potomstwo, więc lecimy, nie ma się co tutaj obijać, tylko bierzemy się do pracy, dzieci się same nie zrobią, jak to się mówi, i zaczniemy w sumie w sumie od córki. I teraz tak, mamy dziecko i ja potrzebuję przeskoczyć jeszcze właśnie na wiek nastolatka, chciałam córeczkę najpierw. Te usta to ty masz chyba po mamie. No myślę, że dałoby się z niej coś zrobić, ale myślę, że też jest w stanie coś się nam lepszego wygenerować, więc kręcimy jeszcze raz. O, jak fajna! O, to jest chyba cały tatuś. To jest chyba cały tatuś. O, ciekawą, masz bardzo ciekawą urodę, dziewczyno, ale ja jeszcze raz chcę spróbować i co? Okej, dobra, czyli mamy taki totalny miks. I trochę ojca, i trochę matki. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, jestem mega ciekawa. A teraz losujemy jeszcze syna, no bo synka też oczywiście mieć powinni, mają córkę, to teraz czas na syna. Losujemy dziecko z Marcinem, teraz chłopiec, proszę bardzo, nastolatek. Całkiem niezły, ale spróbujmy jeszcze raz. Tu są takie geny, że ja bym chciała sobie właśnie... On jest nawet całkiem. No i właśnie nie wiem, czy go zostawić, czy jeszcze kombinować. Dobra, spróbujmy, bo moja ciekawość tutaj... no powiem Wam, że panowie tutaj się wylosowali zacni. Dobra, bierzemy go, bo to jest nasza trzecia próba, więc już go wziąć musimy, tak, i moje psiaki mi tutaj robią mały bałagan. Dobra, kochani, ja ich przerabiam, a Wy to zobaczycie na przyspieszeniu. Dzieciaki gotowe i córce wylosowało się imię Montana, wylosowały też jej się cechy zadufana w sobie i niezdarna, a jeśli chodzi o syna, to jemu się wylosowało imię Jax i dostał cechy ponury i samotnik. Dostał, nie dostał, wylosowały mu się właśnie takie, dlatego też właśnie starałam się, żeby jego stroje były takie bardziej ponure, czarne i mroczne. I zaczniemy sobie właśnie od córki. Myślę, że całkiem ładna z niej simka. Ja bym jej nieco brodę wydłużyła, gdybym ją miała jakoś przerobić, a tak poza tym to myślę, że jest całkiem udana. Te usta ma bardzo takie duże, charakterystyczne, no ale dobra, przejdźmy przez wszystkie jej stroje. Tutaj macie jej strój codzienny, dalej jej strój imprezowy, bardzo dopasowany, bo ma ładną figurę, więc podkreśla wszystko, co najważniejsze i ładnie leży i ładnie też komponuje się, wydaje mi się, z jej kolorem włosów, jej kolorem cery. No tak mi ten beż do niej pasował. I dalej strój imprezowy, sportowy, strój sportowy, właśnie taki luźny, zwykły strój sportowy. Strój do spania to też zwykła po prostu koszulka. Strój imprezowy jest nieco bardziej odważny. Tutaj poszłam w kolorek, taki mocny, mocny żółty. Strój kąpielowy to też takie mocniejsze odcienie. Jakoś mi ten pomarańczowy i żółty do niej mocno pasuje. Tutaj jest w stroju właśnie na gorącą pogodę również jej dałam taki mocny żółty, ładnie wydaje mi się, że na niej to wygląda, i w stroju na zimę dostała taki mocny pomarańcz, więc oprócz stroju codziennego to właściwie wszędzie się gdzieś te mocniejsze kolorki przeplatają. I dalej przejdziemy do Jaxa. Jax jest też bardzo udanym simem, w sumie z tej dwójki to Jax mi się nawet bardziej podoba, wydaje mi się, że jest przystojniejszy. Trochę się męczyłam z doborem skina dla niego, bo nie miałam takiego odpowiedniego odcienia, ale jestem całkiem zadowolona. No i tutaj macie strój właśnie jego codzienny, dalej strój oficjalny. Chyba pierwszy raz robiłam zielony garnitur, ale ładnie to na nim wygląda. Dalej mamy strój sportowy, też taki zwykły, prosty. Mocno się sugerowałam tą cechą, że on jest właśnie ponury, dlatego tutaj jest mnóstwo takich ciemnych kolorków i on jest taki właśnie bardziej na czarno. Strój imprezowy, strój do pływania. Dałam mu wcześniej takie ogniste spodenki kąpielowe, ale później stwierdziłam, że są za bardzo odważne. On jest samotnikiem, on jest właśnie taki ponury, więc zmieniłam na takie zwykłe. No i jeszcze strój na gorącą pogodę i strój na zimę, tak, strój zimowy, też taki mroczny, ciemny, ale ta kurteczka w ogóle jest rewelacyjna i myślę, że chyba jedna z fajniejszych dla panów. I dzieciaki, po premierze odcinka znajdą się dla Was do pobrania w mojej galerii. Tutaj macie właśnie moją nazwę użytkownika, Carmela04, stąd możecie ich pobrać. A jeśli chodzi o rodziców, to tutaj macie nazwę użytkownika, który stworzył właśnie Lexy i stąd możecie sobie pobrać Lexy. A Marcin został stworzony przez tego użytkownika i jeśli Wam się podoba, to pobierajcie, grajcie, bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, kliknięcia, subskrypcji i skomentowania tego filmu. Dzięki za oglądanie, no i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.